Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Taiji. Myślę, że to może być taki czarny koń tego roku. Czarno-biały koń tego roku, patrząc po lewej stronie, jak wygląda sytuacja tutaj. Przede wszystkim, szanowni państwo, jedno mogę... O, tu się kamera trochę jakby... O, jak się podchodzi, to kamera trochę bardziej się zbliża, a tutaj się znowu oddala. No, jak najbardziej. Wydaje mi się, to może być rzeczywiście ta gra, którą będę traktował jako taki, wiecie, taki typ gry, który bez względu na to, jak będzie się oglądał, będę chciał ograć cały, ponieważ trafia idealnie w moje gusta. Też bardzo mocno podkręcacie mnie do grania w komentarzach, rzucając swoje pomysły, bo naprawdę widzę, że są w komentarzach pomysły, więc to też będzie fajnie wspólnie z wami pokminić, szczególnie w tych trudniejszych momentach. A poza tym gra jest bardzo koncepcyjnie, świetnie przygotowana moim zdaniem i naprawdę może być czymś bardzo, bardzo ciekawym. Więc zapinamy pasy, lecimy dalej, przygotujcie sobie syropki, bo na pewno jestem pewny, że nie będę w stanie prześcignąć wszystkich tych setek czy tysięcy osób wśród was, które zobaczą coś wcześniej. Wiadomo, że będziecie widzieć rozwiązania wcześniej niż ja. No ale Po kolei, bo tu widziałem Iwerka i widziałem, że inne osoby również miały, jak Michał też, Kubikal, mieliście pomysły, które zaraz będę starał się wprowadzać też w życie. Tu była ta ciekawa koncepcja, mówiąca o tym, że może trzeba spojrzeć na cień. O tym też tutaj mówiliście, że może trzeba spojrzeć tutaj na cień. Chyba właśnie Michał mówił o tym, tak mi się wydaje. Tylko teraz pytanie, jak interpretować ten cień? Zaraz chmury zeszły, to jest łatwiej, ale można powiedzieć, że to jest ciemne. Ale że co, ale to jest jasne, tak? Bo tutaj nie ma, nie pada na to cień. No tutaj pada cień. Pytanie brzmi, jaki procent zacieniowania możemy traktować jako białe, a jaki możemy traktować jako czarne? Pamiętacie to miejsce, gdzie były te białe kwiatki na trejażu? Moim zdaniem to jest bardzo ważna taka wskazówka, że trzeba patrzeć na całokształt. Na przykład w tym kwadracie tutaj bym powiedział, że więcej jest białego niż czarnego. Tu jest też więcej białego niż czarnego, więc może bym to postawił w taki sposób. Tutaj... No to powiedział, że więcej jest jednak białego, więc może też bym tutaj postawił białe. Tutaj jest tak 50-50. To bym nie wiedział, jak to postawić. Tutaj na pewno jest ciemne. Tutaj też tak bym powiedział, że ciężko powiedzieć, czy jasne, czy ciemne. Zaraz możemy robić eksperymenty. Tutaj ciemne na pewno, bo więcej tego widać. Tu widać więcej jasnego, więc to bym postawił tak. I zaczął sprawdzać, czy coś tu jeszcze można by pokombinować i posprawdzać i pozmieniać. Miejsca, które nie są do końca pewne. Na przykład właśnie tutaj mam wrażenie, że tutaj nie do końca wiem, które z tych dwóch mają rację bytu, ale żadne nie ma racji bytu, albo no właśnie. Jakoś się zmienia, może tam, gdzie widać cień, to powinniśmy na przykład zachować cień. Na przykład tutaj widać trochę cienia, ale widać też bardzo dużo białego. Więc pytanie, czy to mamy traktować jako białe, czy mamy traktować jako czarne? Czy tutaj tę część, którą tu mamy, mamy traktować jako białe, czy jako czarną? A może trzeba na to spojrzeć perspektywicznie, czyli na przykład... Gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób, to czy po drugiej stronie, patrząc na ten dom, widzimy białą ścianę, czy czarną ścianę? Może chodzi o to, że jakby na to spojrzeć, to tak naprawdę wszędzie widzimy białe ściany. Więc ja bym na przykład zaryzykował też taki pomysł, że wszystkie te elementy zamalować na biało. Też nie. Aż myślałem, że to może zadziałać. Tak, chociaż tutaj zobaczcie, widać krzaki. Więc może te krzaki na tym poziomie będą czarne. Też nie, bo mi się wydawało takim najciekawszym pomysłem z tych wszystkich, ale może gdzieś, jakby się spojrzało tutaj, mniej więcej na wysokość, to byśmy trafili również na dach. Więc może tak naprawdę te górne są ciemne. Co myślicie o takim pomyśle, że sam środek, czekajcie, a sam środek? Czy on jest czarny? Przebija się tu, będziemy widzieć może schody, ale nadal widzimy tutaj biały. Więc można powiedzieć, że sam środek tej figury będzie biały. Więc no też pytanie, czy na pewno? Tak, no góra podobno może być, możemy traktować ją, chociaż tutaj nie wiadomo, tutaj to leci, tak jak patrzę, to raczej trafia, ale też może trafiać na dach, więc no, pytanie, nie? Jak to interpretować? Więc jest dużo takich, widzicie, pomysłów, które mogą zadziać, mogą, no możemy z tym jeszcze poczekać, może macie jakieś kolejne pytania, może macie jakieś pomysły, jak można by to interpretować, tak, bo no to okno może być na przykład na wysokości trzech kratek, ale z drugiej strony... O! Okej! Okej, jest! Jest, dobra, zrobione, ale teraz musimy zastanowić się, dlaczego tak? Czy to się wszystko zgadza? No tutaj widzę krzak. Tu widzę białe. Uznałem, że wszystkie te trzy to jest wysokość tego, tak?
Więc to musi być w takim wypadku czarne. No nie wiem, może dlatego, że... Tylko wydawało mi się, że no, co tam będzie widać? No może to, co jest w oknie, to po prostu są trzy kratki, nie? Trzy jakby... No dobra, nieważne. Chodzi o to, że założyłem po prostu, że... Ale to nie jest idealnie, tak? Więc dlaczego te środki mają być ciemne? Może jednak jest inna zasada, tak? No to jest białe, bo tam może być białe. No, a tu jest ciemne, bo krzak. Tu jest jasne. I tu po bokach też jest białe, no bo tu murek jest biały, nie? Więc może... Może to o to chodzi, może nie. Może macie jakąś inną interpretację tego. Zanim polecimy robić jeszcze tę zagadkę, chciałbym wrócić się trochę do poprzednich. Szczególnie na sam początek. Poza tym, by the way, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, co to jest oznaczone? Są kropki. Pamiętacie, że w naszej galerii, nazwijmy to galerią sztuki, tam w zasadzie były obrazy, na tych obrazkach były pokazane kropki. Może nie chodzi o to, żeby odzwierciedlać obraz, klikając na obrazy tak, żeby te kropki się jakoś zgadzały, tylko musimy poznać zasadę kropek, żeby móc robić tamte obrazy też, nie? Może to ma jakieś, wiecie, elementy wspólne. Nawet mi się wydaje, że takie ma. Natomiast jak widzicie, ja wracam się na początek gry, ponieważ jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, dlatego, że owa, pamiętacie, tak? Że tutaj jakby to nam też powinno pokazać, jeszcze raz wracając do tego, że tak naprawdę, przepraszam, nie tutaj, tutaj, że to w tej zagadce prawidłowo jest tak naprawdę, że tutaj, tylko że, no właśnie, to nie bardzo, zobaczcie, że tutaj, to nie jest tak, że to, czego jest więcej, świadczy o kolorze, tylko to, co jest przed. Ja tak jak mówiłem, że tutaj w tym wypadku to jest czarne, ponieważ ten trejasz jest przed, ta kratka. Tutaj przed, na kratce są sporadyczne, białe kwiaty, więc tak jakby sugerowało, że to, co jest przed, wyznacza kolor, nie? Więc jakby... Ale to też może być tak, że każda poszczególna zagadka będzie jakoś musiała być interpretowana bardzo indywidualnie. Natomiast tutaj wypatrzył to Michał, przepraszam, wypatrzył to też Kijek, I powiedział mi, słuchaj, wypatrzyłeś te zasady tutaj w tych kamieniach, ale nie zaproponowałeś jej w tym miejscu. Zobaczcie, że tutaj można by zaproponować być może drugie rozwiązanie. Czyli nie tylko to, ale też to. Jak najbardziej mamy też, zobaczcie, drugi cycek. Jakby były dwa rozwiązania i faktycznie tak jest. Okej, okay, ale teraz pytanie brzmi, czy to coś zmieniło? Czy to ułożenie w jakikolwiek sposób... No właśnie, oczywiście, że wpłynęło. To nam otworzyło wręcz, bym powiedział. Okej, okay, to nam wręcz otworzyło, o kurczę, zupełnie nową miejscówkę, ale zobaczcie, do tego jest chyba potrzebne zrozumienie o wiele większej liczby zagadek, tak? Teraz ja zastanawiam właśnie, czy tutaj jest jakaś jama, czy da się tam zejść. Spójrzcie na to. I to jest interesujące, bo tu mamy wszystkie 9 światów. I każde z tych 9 światów... O kurczę. Czyli jakbyśmy mieli może zinterpretować to trochę, tak? Bo to jakieś w ogóle są super ekstra kształty też, jakieś dziwne. Tak? I wszystko możemy jakoś zaznaczać, ale musimy wiedzieć co i jak, tak? Więc jak widzicie, zrobiliśmy niby kreski, ale... Robiliśmy kreski, tak? Nie wiem, co jeszcze robiliśmy w sumie. To jest dobre pytanie. Co my jeszcze robiliśmy? Robiliśmy te pionowe, te... Czy myśmy robili to? Nie, to nie było to. Ale to w sumie to samo jest, co przy tych drzewach w sumie można powiedzieć, ale to jest coś innego. Wiem, że robiliśmy kreski, to w takim wypadku jakie rzeczy robiliśmy... Jakie rzeczy robiliśmy jeszcze? Dobre pytanie, czyli to... O! Ale czy to jest w ogóle zaznaczone trochę tak? Nie wiem, czy dobrze to zrobię, ale zakładam, że... Być może ten obrazek sugeruje nam pójście w taki sposób, to jest mój strzał oczywiście. Nie. Ale ja spodziewałem się, że może chodzi właśnie o taki zawijas, tak? No bo jednak to jest takie malutkie narysowane tu i to by się nawet zgadzało? Zawijas, no dokładnie by się zgadzało, chociaż może przecież to jakiś twist. Więc jak sami widzicie... No to tutaj, jakby tu zawsze była podpowiedź, tak? No właśnie, to jest ciekawe, bo podpowiedź zwykle była tutaj, tak? Pokazana. Może chodzi o to, że trzeba zaznaczyć wszystko na zewnątrz. Po prostu. Nie. No tak zastanawiałem się, tak? Zawsze to jakieś zaznaczenie podawało. Może zaznaczyć wszystko trzeba, nie wiem. Na razie tak próbuję sobie strzelać, bo nie za bardzo wiem, ale tu mam jakąś wielką zagadkę, która prawdopodobnie zostanie rozwiązana, jak poznamy całą grę. Więc jak widzicie, sekretów w tej grze jest sporo. I można w ciekawy sposób dać się tutaj w ten świat... ładnie zagłębić. Też mi się podoba, że tutaj trochę tak podpadało nieregularnie. Dobra, słuchajcie. Okej, czyli to się udało zrobić. Wracam do pewnego jeszcze miejsca, żeby tutaj ogarnąć jeszcze jedną z zagadek.
A no i to jest ciekawe, słuchajcie, bo przyszedłem tutaj, zobaczcie, od góry, od tutaj było, tam był środek, tak? Poszedłem trochę od innej strony, a widzę, że to chyba jeszcze nie jest koniec zabawy kreskami. Co ciekawe, tutaj mamy jakiś zawalony też korytarz. Ciekawe, czy to się da jakoś naprawić. O, aj, przyszedłem do paneli słonecznych. O, to ciekawe, czekajcie, czy to jest kontynuacja zabawy kreskami? Bardzo, bardzo możliwe. Czekajcie, te panele słoneczne... Tak jakby miały trochę, jak może jakieś tu też jakąś podpowiedź. O, w ogóle co to jest? O kurde! Ale to jakiś inny rodzaj kresek jest ogólnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu nie mogę nigdzie wejść, okej. Okay. Tak trochę jeszcze eksploruję. Tak nawet po ciemku trochę, okej. Okay. Tutaj jest zejście, może jestem w stanie trafić do tamtego miejsca? Co to jest? O kurcze, więcej tego jest, zobaczcie. Jest tego zdecydowanie więcej, doszliśmy do innego przejścia. O ja pitole. To może być, ale nie! Patrzcie na... O właśnie, pokazuje mi, że to można coś mapować i ja nie mam pojęcia, po co mi to. Tak jakby tutaj trochę jest zaznaczone tu jest zaznaczone też, że tutaj coś mam. I nie wiem, nie mam pojęcia, do czego ma to służyć. Ma to mi jakoś pomagać? Coś zaznaczyć? Może w przyszłości się dowiemy, co. Tutaj mamy zupełnie inny rodzaj kreski, więc dopóki nie poznamy tego rodzaju kreski, ja myślę, że zostawiam to na razie, bo to wygląda na dość skomplikowaną rzecz, a tu są też, zobaczcie, inne jeszcze kreski, więc są kreski skośne. Tu mamy kolejny zestaw zagadek do odkrycia w przyszłości. Tu mamy coś do odblokowania z zupełnie innej strony, ale ja chciałem wrócić do tamtego miejsca jeszcze raz, który byliśmy w poprzednim odcinku. Widzicie, tu są te kreski zaznaczone, tak? Ale nie, bo to jest połączenie kresek poziomych i kresek skośnych. No właśnie, czyli dwa rodzaje kresek i może za chwilę poznamy ten drugi rodzaj kresek. No dobra, okej. Okay. Tutaj jesteśmy, tak? I tutaj Werka rzuciła ciekawą sugestię i mi się wydaje, że to może być bardzo dobry pomysł, żeby zrobić coś takiego. O, i to ma sens, prawda? Dwa odrębne, jak najbardziej. To było pewne, że to zadziała, więc Werka plus dla ciebie. I teraz mamy do zastanowienia się nad kolejną rzeczą, która musi działać podobnie. Czyli wiemy, że to ma być białe, a to ma być czarne, więc pytanie brzmi, czy to wystarczy? I co jest nie tak? No, no właśnie, nie tak jest raczej to, że... Ha. Ciekawe, czy można zrobić to w taki sposób. Ale to jest w sumie interesujące, to powinno zadziałać, nie? Nie powinno zadziałać, ponieważ są są inne kształty. Dobra. Są inne kształty, więc może tak. O nie, to też nie zadziała, bo w innym układzie, okej. Okay. No właśnie, teraz jest to pytanie. No, wydaje mi się, że to jest już, to jest na bank. Nie można tego zmienić. Jak postawię tak, to już połączyłem kształty, więc no... Nie wiem, jak miałoby to zadziałać, może jakaś nowa zasada, ale... Zakładam, że musi to być w ten sposób. Więc musimy pokombinować coś z tymi czarnymi kształtami. Ale też musimy jakoś je oddzielić, moim zdaniem. Więc jak możemy... Te kształty, no to właśnie dlatego wydawało mi się, że to powinno być tak, ale... Wiemy, że nie może też tak być. Bo się ze sobą łączą. Tak samo jak tutaj, no muszą być, wszystko musi być od siebie oddzielone. Każdy kształt od każdego kształtu oddzielony, ale jednocześnie mogą czasami, właśnie, czasami mogą być na czarno, czasami mogą być na biało, więc... To jest pytanie. Czy to by dało radę w taki sposób? A właśnie w taki sposób nie może dać rady. No bo nie zgadzają, bo to takie same kształty daliśmy i jednej, i drugiej. Więc musimy jakoś rozdzielić czarne kreski od żółtych kresek. O kurde! O, to miał być taki test. To miał być taki test, powiem wam. Okej. Ale teraz czuję big brain moment. Uznałem, że chcę zrobić kształty, które jednak łączą ze sobą dwa kształty, czyli właśnie żółty z czarnym, żółty z czarnym, i zobaczcie, wychodzi na to, że kształty mogą być współdzielone, jak się łączą. Znaczy, że kreski mogą być na tych samych figurach. Czyli nadal żółty zostaje taki, ale to teraz jest ciekawe, bo w sumie zobaczcie, że to zasada jest tutaj w sumie dziwna, bo do tej pory pamiętam, że była zasada, że te kształty nie mogą być identyczne, w sensie, że w tym przypadku żółty powinien być innym kształtem niż czarny. Natomiast ta zasada idzie w cholerę, jeżeli one są na tym samym kształcie, jeżeli one współdzielą jeden kształt. Więc jeżeli dwa kolory współdzielą jeden kształt, to mogą być tymi samymi kształtami, osobno również zadziałają. Okej. Okay.
No i widzicie, taka ciekawostka. Więc tutaj udało nam się rozwalić wszystko. Ale no właśnie, otworzyło nam się w takim wypadku kolejne przejście tutaj. I tu jest kolejny zestaw zabawek. I tutaj uczymy się już czegoś nowego, jeśli chodzi o kreski. Zdecydowanie czegoś nowego. Czyli tak, tutaj wymóg był taki. Znaczy, zakładam, że to może być, wiecie, to teraz, że to może być... Ja zakładam, że to jest poprawne. Zaraz zobaczymy, ponieważ uważam, że to mogą być obiekty, które można obracać. No właśnie. I to może być to. To są obiekty, które można obracać, ale w takim wypadku... To trzeba będzie jakoś oddzielić od siebie, tak? Znaczy nie, no to są już oddzielone kształty. Więc jeżeli to zadziałało, jeżeli rzeczywiście to jest ok, bo może... Szukam innych zasad przy okazji, ale nie, no to na razie ma sens. Czyli pod kątem, ale pytanie, no to czy to może być tak? Może, o kurde. Czyli innymi słowy dowiadujemy się, że... te same kolory kresek pod kątem mogą siebie odwracać, mogą się kształty. Tu natomiast również ta kreska współdzieląca kolor, znaczy pozioma zawsze będzie w jednym konkretnym układzie, natomiast skośna może być różna, albo może być też tak, że skośna może się różnić od tej. Czyli ten sam kolor kreski mówi, określa konkretny kształt, natomiast inny układ kreski może oznaczać, że po prostu ta figura może być obrócona. Tylko pytanie, czy to zawsze jest obrót o 90 stopni w prawo? Czy może być też inny obrót? Się zaraz okaże. Bo tutaj... Wchodzi na to, że to jest poprawne. Teraz mamy... Ale dalej, nadal mamy obrót w prawo. Tak, cały czas na razie obracamy w prawo. Może są obroty w prawo i w lewo. Widzimy tutaj te kreski jeszcze tu w tym miejscu, nie? No zobaczymy. Okej, okay. I co teraz? A można tak? Jak najbardziej. Można kreski wcale, znaczy kreska skośna pokazuje, że nie zawsze musi być obrócona. No to nie zadziała. W sumie nie ma jak inaczej tego sprawdzić, niestety, bo każdy obrót wymaga wejścia tutaj, więc nie mam za bardzo jak robić testów. Tutaj natomiast co mamy? A? Okej. Okay. A! O, no właśnie. Ale to ma sens. Jak najbardziej. Tutaj nie można tego było obrócić, ale tu jak najbardziej, no bo to jest jednak wszystko obrót, ale mamy dowód na to, że może być i o 180 stopni, więc nie ma znaczenia obrót stopniowy. A tutaj? Czy może być... Kurde, ja zastanawiam się, czy może być... Nie, właśnie. Wiecie, co się zastanawiam? Czy może być obrót... odbicie lustrzane? Wydaje mi się, że to jest odpowiednia odpowiedź, tak? Ma sens, tak? Bo możemy również zmieniać, czy to jest czarne, czy to jest białe. Chodzi o zakładanie, o założenie, jaki to jest kształt. Opieruny. No dobra. Czyli wiemy, że ten kształt musi być odzwierciedlony. A zatem ten kształt musi być identycznym kształtem, ale też obróconym. O dowolny kąt. Pytanie brzmi, czy one mogą na siebie teraz nachodzić. Znaczy wiemy, że tutaj dobrze byłoby tak. Jeżeli mamy zrobić to, to tu prawdopodobnie to może być albo tak ułożone. W sensie pokażę, tak? Może być albo tak. Albo może być tak. Albo może być tak. I tak samo jest z drugim kolegą. Tylko, że teraz jeszcze trzeba to oddzielić kolorami. Żeby wszystkie były osobno. Czyli można by zrobić to... Kurczę, jakoś tak. No właśnie, a widzicie, to jest zaakceptowane. Teraz można robić faktycznie testy. Można zrobić też tak. Tak! Tak, to udało, to pozwoliło oddzielić kształty od siebie, proszę bardzo. No i nice, big brain momenty lecą. Dobrze, tam się wejść nie da. Szukam może jakichś tajnych przejść jeszcze, bo wiecie, że są sekrety. No dobra, tutaj nam się coś przesunęło, możemy dojść do kolejnej części. No tutaj nam się odblokowało, odczopowały te rzeczy, ale już rozumiemy, jak te kreski ogarnąć. Dzisiaj chciałem też pokazać jakąś nową też strefę, nie tylko jedną. Orzesz w mordę. O cholera! O panie! Okej. Ale to co? Aha, to od razu zaznaczyło. Tutaj nie mogę wchodzić w kompetencje innych przejść, okej, ale... Dobra, do czego nas to doprowadzi? Możemy przejść tu. Chyba może jakoś odpowiednio obrócenie tego pozwoli nam przechodzić do kolejnych stref. Tu możemy zrobić pewnie przejście tu, albo przejście tu, albo przejście tu. W ogóle coś jest otwartego też. Więc jakbym chciał zrobić
przejście. Aha. Dobra, i co? Ale to, że to zadziałało, to co to zmienia? W sensie, no... Sami widzicie, włączyłem wszystko tak jak trzeba, bo się wszystko zgadza. Ale teraz... Ale teraz o co biega z tym? W sensie... Wszystko super i w ogóle, ale... Do czego mamy to doprowadzić? W sensie... A, może ja muszę z tych kształtów... potworzyć jakieś inne przejścia. A może da się obracać po prostu tą? Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, bo to może oznaczać coś bardzo prostego. Na przykład to. Ha! Fuck. Ależ to jest sprytne. Chodziło o to, że mogę używać tego kształtu w dowolny sposób, dotykając tego, żeby móc zrobić przejścia. Żeby móc z tych oto bloków stworzyć układ, który pozwoli mi podróżować po tych wszystkich miejscach. Czyli chodzi o to, że trzeba... Mamy jeden punkt zaczepienia i możemy go obracać o dowolne... Mogę go obrócić tak na przykład, tak? I to jak najbardziej zadziała, nie? Ale tutaj jakby całym wyzwaniem jest połączenie tego w taki sposób, żebym mógł tutaj w ogóle przejść dalej. Jakoś tak to połączyć, żeby to miało sens. Czyli na przykład... No to trzeba zmysł przestrzenny się to mocno przy... Na przykład w taki sposób można też obrócić, tak? W dowolny sposób można to poobracać. Ja bym obrócił tak, że rzeczywiście... to mógłbym obrócić... No właśnie, jak to poobracać, żeby to było dobrze? Bo możemy to oczywiście obrócić tak. I jest pięknie. Choć na razie pod tym względem, że jestem w stanie dzięki tym obrotom przejść tutaj. Ale to wszystko prowadzi mnie i jestem ciekaw, czy da się zrobić jeden układ, który pozwala mi przechodzić wszędzie. Czy za każdym razem będę musiał zmieniać układ, żeby dostać się do każdej innej strefy. Jak sami widzicie, tych stref tutaj troszkę jest. A tutaj uczymy się czegoś nowego. O! A tutaj mamy zupełnie inny rodzaj zagadki, który chyba musimy się nauczyć. Zdecydowanie się nauczyć. O, proszę bardzo. O, jesteśmy w strefie kropek. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że ta strefa jest super dodatkowa. Widzicie kropki. Te kropki, które widzieliśmy w galerii, do których chciałbym jeszcze wrócić, zobaczyć, czy będę miał jakiś pomysł. Mam wrażenie, że te rzeczy trzeba będzie układać być może na zasadzie, że mam 5, więc muszę zrobić 5, tak? Że w tej figurze musi być 5, jeszcze muszą się oddzielać od reszty, tak? Tu jest czarne, tu jest takie, więc nie wiem, jakaś inna dwójka musiałaby gdzie indziej łączyć się z czymś, albo na przykład ten kształt z tym. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Jakby coś tu pokombinać, ale to jest za wcześnie na to, bo to jest, widać, że jedna z bardziej zaawansowanych. W ogóle, what? Co tu się? I co tu się? Tu też mamy jakąś podpowiedź, zobaczcie, w kwiatach, do czegoś. Cholera wie do czego. Tylko tam musimy znać to, tu musimy znać rąby, musimy nauczyć się obsługi rąbów, więc spróbuję teraz zrobić sobie przejście tu w dół. Dobra, słuchajcie, wykminiłem sobie coś takiego, że ułożyłem wszystko tak, żeby móc wejść z góry. Bo przecież ja jestem w stanie wyjść stąd. A, no właśnie. Czyli innymi słowy, ja muszę znowu zrobić te kółko, które wtedy robiłem. Odblokuję sobie prawdopodobnie przejście tutaj, a jednocześnie będę mógł zejść niżej. Ja sobie zafiksowałem się na tym, że muszę znaleźć przejście stąd, tu i tak dalej. Ale stąd mogę przejść tylko tu, więc prawdopodobnie stąd mogę zejść tylko tu. To jest jedyny układ, który mi tu pasował, więc teraz muszę zajwaniać naokoło. A oczywiście pytanie brzmi, czy tu nic więcej nie ma, ale wygląda na to, że nie ma. Bo tu zrobiliśmy dosłownie chyba wszystko. Dobra, więc spróbujmy z tej strony. Zobaczmy, co nas tutaj czeka, bo to czeka nas kolejny zestaw zagadek. Teraz to się w ogóle włączyło tu na górze. Ale co ciekawe, włączyło się również to. I już wiemy, że te kreski muszą być... Dobra, że te kreski muszą być czymś są, ale jednocześnie, proszę bardzo, możemy przejść tędy teraz i zobaczyć, co jest też tutaj. Pójść sobie po tej rurze, wejść tutaj, i zrobić to. A czy nie ma tu jakiegoś tajnego przejścia? Nie ma. Okej, ale być może to pozwoli dojść gdzie indziej jeszcze. Jak widzicie, ten świat ma pełen zagadek. Pełen takich ciekawych twistów, ale naprawdę czuję, że tutaj mózg może się spocić. Tak na przykład to, wydaje mi się, że może być tak. I to nawet ma sens. Chyba tak. Tak, to miało sens. Okej.
Tu mamy też pełno różnych kolorów. Więc wychodzi na to, że... Ha, dobra. To musi być w takim wypadku... To musi być czarne. Tak. Więc tak, będzie czarne, to też będzie czarne tutaj. Więc to musi być... To musi być... Aha, do, o kurde. Nie takie proste. Bo teraz to jest środkiem... Czegoś innego, może jakiś inny kształt tu będzie jeszcze, nie wiem, bo... No tutaj mamy wyznaczone, co musi być, ale niekoniecznie musimy się... No moim zdaniem to jest jakiś troll tutaj, ewidentny troll, bo zobaczcie, że tak wygląda kształt właściwy. Od którego musimy zacząć, choć nadal możemy go zmieniać. I to jest kolejny troll, moim zdaniem przynajmniej, bo zawsze możemy ten kształt zmienić, tak? To jakby dalej możemy tak uważać, że to jest prawidłowy układ. Więc nie możemy się sugerować tym. To jest tylko zmyła moim zdaniem, zresztą... Będzie coraz więcej takich zmył. Więc trzeba znaleźć taki... No to musi być czarne, tak? No właśnie, a być może mają rację z tym kształtem, ale... No właśnie, bo gdyby chcieć ułożyć ten kształt tu, no to wiecie, że to jest tylko taki kształt, tak? A to oznacza, że to musiało być takie, ale to jest pojedyncze. Więc teraz pytanie, jeżeli to ma być pojedyncze i to ma być tak, załóżmy, to czy jestem w stanie do tego doprowadzić coś więcej? No właśnie, tutaj jest problem, bo tu nie mamy tego, ale jakbym chciał odzwierciedlić ten kształt tu, no to musiałbym, zachowując ten kształt, tutaj coś zacząć zmieniać. Nie do końca, chyba że zrobiłbym tak i wtedy jestem w stanie ogarnąć ten kształt tutaj. Wtedy mógłbym go zamknąć tak. Widzicie? I tylko ten kształt się nie zgadza, ale czy jestem w stanie zapobiec temu kształtowi, zrobić coś innego? No właśnie, tylko tu jest też problem, że w sumie z takim układem to nie do końca. To nie do końca. Bo musi być też tutaj coś ujęte z tego kształtu, więc muszą się jakoś... Te kształty muszą się jakoś oddzielać. Więc trzeba teraz wykminić, jak je oddzielić. I to jest widać jakieś super bonusowe, ale... Ale spróbujmy. O! Dobra, jest. O kurczę. No muszę przyznać, że to była ciekawa zagadka. Bo, jak sami widzicie, przyjąłem, pasował mi ten kształt. Tak mi się bardzo spodobał ten kształt, żeby było troszeczkę, zamiast tego, żeby był taki. I starałem się zobaczyć, czy jestem w stanie to tak poukładać, żeby ten kształt miał sens. Okazuje się, że miał. To dobrze mi się... Wiecie, tu może być wiele rozwiązań. Wiemy, że w tej grze jest wielokrotność rozwiązań. Wiele rozwiązań może doprowadzać nas do sukcesu. Więc tutaj, jak widzicie, jak najbardziej wszystko się zgadzało. Dobra, zobaczmy ten najtrudniejszy. Nie wiem, o Jezu. Coś czuję, że to może być teraz już tak daleko człowiek doszedł, a jednocześnie teraz może być totalnie rozwalony, o mój Boże. No bo jednak mamy cztery kształty, które jakoś trzeba pomieścić. Mamy też, o jest, o jest. Moim zdaniem to będzie trudne. Będzie pieruńsko trudne teraz to zrobienie i chyba tutaj już rzeczywiście... sobie daruję przynajmniej teraz, bo te trudniejsze rzeczy, rzeczywiście wymagające mega dużo wymóżdżenia, mogą być naprawdę skomplikowane, tak? No bo jak widzicie, no to już rozwiązałem problem. O! A czemu świeci się ten? Aha! No tak, dobra, przykład, to może nam pomóc to, że tak naprawdę te poziome kreski muszą być tego samego kształtu. Więc skoro wiemy, że na pewno tak i na pewno tak, to na pewno musi być też tak i musi być też tak, no nie ma innej opcji. Musi tak być. A skoro tak musi być, no to jest od czegoś trzeba zacząć, tak? To jest must have, to w takim razie wiemy, że to musi być czarne. Bo nie ma innej opcji, żeby nie było, więc można by spróbować zrobić tak. Tylko czy nam coś to daje? Nazywa się tak, tak jakby to jest pewka, tak? To jest pewnik. Tylko oczywiście z tym jest też problem, nie? Można sobie zaznaczyć, tak naprawdę może to po to jest, że mogę zaznaczyć, że w takim wypadku muszę wygenerować taki kształt również tutaj. Skoro go tutaj powielam, bo to muszą być dokładnie same kształty, więc może na przykład zrobić taki kształt. I już mamy taki rozwój sytuacji. Czy jesteśmy w stanie dzięki temu zrobić resztę? No nie za bardzo, bo tutaj musi być czarne, więc to będzie trzeba jakoś oddzielić od siebie. No właśnie, to jest też problem właśnie tutaj, ale może też być dość dużą pomocą. Przepraszam, może być też pomocą, skoro mamy oddzielić to, to tutaj musi być cały kształt, który jest tym oto kolegą, tak? Więc można by...
Wiemy też, że tutaj mamy jakiś taki wymóg, że w takim wypadku muszą być tutaj te, tak? To musi być tak, albo musi być tak, na razie. Więc może nawet i z tym. A może z jakiś inny kształt. Kurde, to jest ciekawe. Jak to ugryźć, żeby te kształty rzeczywiście miały sens, żeby zmieściły się i jasne, i ciemne, i jeszcze, żeby to wszystko zabanglało. Trzeba będzie po prostu próbować, czasami nawet i po tych samych szlakach pójść i zobaczyć, jak to będzie działać. Bo na pewno ten kształt, biorąc pod uwagę, jaki jest ten kształt na pewno musi być ciemny. Nie ma bata, żeby było inaczej, bo tu mamy sugestię, że nie może być inaczej, tak? Więc to musi być tak. Chyba mam, szanowni państwo. Chyba mi się udało. Tak! To jest piękne, bo to idzie po prostu drogą eliminacji. Drogą eliminacji udało mi się ustalić, że muszą tutaj ograniczyć. Można było sobie powielać te kształty dzięki temu. Można było dzięki temu założyć, jakie tu muszą być kształty i jakie nie mogą być kształty, bo coś wychodzi poza ramówkę. Więc to rzeczywiście drogą eliminacji można pokminić nad rozwiązaniami. Piękna sprawa. Mózg się poci, ale wow. O kurcze! I to nas prowadzi do zapalenia czegoś, czyli to jest ostateczna, o Jezus, ostateczna główna zagadka do odpalenia pochodni. Czy to jest ta właściwa ścieżka do odpalenia pochodni? Wow, dobra, czy jestem w stanie zrobić tę zagadkę? Co my wiemy? Moim zdaniem wiemy tu bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak ten kształt wygląda, więc wiemy na pewno, że to musi być coś... Tutaj. O, no właśnie, czyli to musi być też tu. To musi być też tu. Co oznacza, że to musi być też tu. A to będzie inny kolor. Albo ten sam. Jeszcze nie wiemy. Tak, trzeba tu powielać te wszystkie elementy, które widzimy. Czyli musi być też... Przepraszam. Tu jest tak, to musi być tak. I musi być tak. Staramy się powielać elementy, bo to doprowadziło mnie też do sukcesu poprzednio. Więc na razie musimy założyć, co jest konieczne. To jest absolutne minimum. Ale to też musi być w tym kolorze, w takim przypadku. Nie ma innej opcji, żeby nie było w tym kolorze. Może to jest akurat, wydaje się trudne, ale się okaże, że jest proste. Te kształty są identyczne, ale teraz musimy zapodać ten kształt. Co oznacza, że żeby go doprowadzić do tego stanu, który tu widzieliśmy, to jeszcze musimy wyciągnąć jedną kreskę tu w prawo. Czyli zrobić tak. Może to się samo za chwilę rozwiąże, słuchajcie. Tak, to są te cztery kształty, które tutaj teraz pasują. Drogą eliminacji. Więc teraz pytanie, jaki kształt mamy stworzyć? No, widzę tylko taką opcję. Czy ona tu pasuje obrócona o 180 stopni? Wiecie co? No ta opcja faktycznie tu pasuje. Moim zdaniem to jest dokładnie to. Proszę bardzo. Tak! Jest! Woo! Mil! Dobrze! Nigdy nie bójcie się wielkich zagadek. Wielkie zagadki okazały się po prostu, że tylko wielcy ludzie robią wielkie zagadki. Co chciałem powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić to. Nie ma się co przejmować wielkimi zagadkami. Nie ma się co... Bo wielkie mogą się okazać, że mają cię przestraszyć swoją wielkością. A tak naprawdę są easy peasy, lemon squeezy, jak to mawiają. Wow, dobra, zrobiliśmy jedno. Jesteśmy z siebie dumni. Dzięki temu też, zobaczcie, mam tutaj przejście, ale to oznacza... że te zagadki są po to, żeby odblokować coś dodatkowego tutaj, tak? Czyli tutaj mamy znowu coś związane z tymi kreseczkami, żeby móc dojść tutaj, ale przypominam też, po coś doszliśmy do tych paneli. Te panele mogą też mieć jakieś znaczenie. Niektóre są pęknięte, w sposób ciekawy idzie linia, ale też na dole coś jest, także mamy tutaj jakby dwie opcje. Znaczy, zakładam, że... przepraszam, tutaj dolne zejście i te zagadki, co są tutaj, mają nam umożliwić po prostu otwarcie tego fast travela, żeby podróżować pomiędzy, tak? Natomiast jeszcze mamy te zagadki, które otworzą nam coś tutaj. Pytanie, co nam otworzą? Może spróbuj, jesteśmy rozkręceni, jeśli chodzi o te zagadki, to może udałoby się ją rzeczywiście jakoś tutaj zrobić. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? To też wygląda, jakby zagadka wymagała od nas faktycznie kilku takich samych kształtów. Albo nawet powielania, tam wchodzenia w te kształty, tak? Jakoś tam w sposób jakiś nietypowy. O! Dobra, jest. Ok, jeszcze raz pokazuję. Czyli okazuje się, że żółte są pojedyncze, a tutaj mamy w środku wmontowany kształt, który po prostu jest uzupełnieniem tego, tak? Dobra. To poszło i tutaj mamy teraz... O!
ciekawą sytuację, bo ten kształt może przyjąć taki kształt, albo może przyjąć taki kształt. Tylko wtedy... Nie, nie może taki przyjąć, ponieważ tu nie możemy zakolorować, wiemy, że to jest środek, więc jesteśmy prawie że pewni, że to musi przyjąć taki kształt. Więc musimy pokombinować teraz, jak mają być te kształty pokazane. Ale być może wystarczy tak. Nie wystarczy. Nie. Czekajcie, no właśnie. Czyli musiał być tak. A to oznacza, że jeżeli tak by było, to musielibyśmy zrobić chyba tak. Haha! Podoba mi się system eliminacji problemów. O mój Boże. Okej. Okay. To chyba ma nas... To wprowadza po raz pierwszy trzeci kolor. Chyba po raz pierwszy w te zagadki. Okej. Okay. Czyli innymi słowy... To się wydaje co... I zobaczcie, teraz jest spoko. Lubię czasami testować, dzięki temu uczę się zasad. To może być. Te kształty, jeśli z perspektywy niebieskich, to te kształty są ok. W tym samym miejscu jest kreska. Tak, tylko tu mamy jeszcze obór, więc może na przykład być też tak. To też ma sens. Tylko, że mamy jakby tutaj problem. Musielibyśmy zrobić coś w tym stylu. I wtedy... Dlaczego ten nie? No właśnie, dlaczego ten nie? Wychodzi na to, że jest całkiem spoko. A, bo powielają kształt niebieskich. Okej. Okay. To powiela kształt niebieskiego i dlatego jest nie E. Rozumiem. Tylko akurat zaznaczyło tylko czarny, ale wiecie, nie może być tak, że te same figury mają te same kształty i nie są, i nie mają współdzielenia w jednym kształcie. Więc tu trzeba jakoś inaczej to ugryźć. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. Mam. Ale muszę przyznać trochę, niby zobaczcie tylko 6 kosteczek do układania, ale nie było to takie oczywiste, tak? No tak, teraz dlaczego to się zgadza? Taki układ, ponieważ mamy trójkę i tu mamy trójkę, więc się zgadza. To mamy obrócenie względem niebieskiego 180 stopni. Żółte. Żółte to jest też trójka, tylko że w środku, więc nie ma drugiej, nie ma konfliktu. No i mamy pojedynczą. Nie ma żadnych podwójnych, nie ma żadnych bajerów. Jak najbardziej się zgadza. O panie. O panie. No dobra, teraz wszystkie mogą się obracać jak chcą. Ale to może być prostsze niż się wydaje w sumie, tak? Znaczy, to muszą być... I to mogą być też różne kształty. Trzeba wziąć pod uwagę. Różne kształty, więc jedyny kształt, jaki mamy sugerowane, to są tutaj, że to musi być mniej więcej... No wszystkie na pewno są trójkami, tak? Jest tylko teraz pytanie, który ma gdzie jaki dzyndzel? Żeby się wszystko zgadzało. Właśnie. Jak to... Jak to rozdzielić? Bo można by założyć na przykład, że tutaj mamy taką L-kę. Co znaczy, że musimy zrobić tak. Tak? Czarne. Ułożyłem pod czarne. Teraz zobaczmy, co dalej. Białe. Białe można ułożyć względem niebieskim też tak. Na przykład można by zrobić tak. Czy to ma sens? Znaczy tak. To ma sens. Haha, od razu się udało znaleźć. Być może co więcej rozwiązań, słuchajcie, możecie mi też zaproponować w komentarzach swoje własne rozwiązania, bo to jest mój pomysł, który się sprawdził po prostu. Orzesz w ryj. Dobra, to jest ostatni, który odblokuje nam jakieś tajne drzwi. A zobaczcie, jeszcze, a dopiero żeśmy liznęli początek, nie będę robił tego przejścia, bo to już nie ma sensu, ale tutaj jest ciekawie, tutaj mamy wymóg. Więc wiemy, że albo to musi być tak, albo musi być tak, nie ma innej opcji. Na razie przynajmniej. Nie za bardzo jestem w stanie prawdopodobnie... Chociaż może to być akcja, że będą na siebie nachodziły jakieś te... Tu mogło na siebie nachodzić. W sensie, że jak mamy coś takiego i zaczniemy robić takie numery, starać się oczywiście odzwierciedlać to wszystko tak jak trzeba. No to też jest, zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz. Bo to już trochę wyklucza to całkowicie, bo musielibyśmy... Ja tego nie mogę zmienić, więc wiemy, że... Czarny musi mieć jakiś taki kolor, przynajmniej. Skoro tego nie mogę oddzielić, to wiemy, że to jest częścią tej figury, więc na pewno będzie on musiał mieć taką figurę. To na bank, czarne. No i potem trzeba to jeszcze porozdzielać, więc raczej pytanie brzmi, no właśnie, skoro ma mieć taką figurę, to musimy jakoś jeszcze tutaj coś pooddzielać. Na razie, więc załóżmy, że zgadza się to w taki sposób. Powiedzmy, że to jest jakiś wstęp. Tylko tutaj już chyba jest problem. Nie jest problem, dobra, bo to jest L-ka, to nie jest ten sam kształt. Czarne i żółte się nie anulują. Bo byłby problem, gdyby miały dokładnie ten sam kształt i w tym samym miejscu byłaby kreska. Tak?
Więc mamy też tutaj ten kształt, jakiś do oddzielenia, więc moglibyśmy go narysować tak, żeby pooddzielać tamto. Czyli to powinno przyjmować jakiś taki kształt. I to ma chyba sens. O shit, nie ma sensu. Źle obróciłem prawdopodobnie. Obrócenie... Tak, obrócenie o 180. Daje nam... Co jest nie to? To jest ten sam kształt? Czekajcie. Źle go sobie wyobraziłem. Tak. I potem jest tak. Aha, dobra. Dobra, po obróceniu to powinno być nie w tym miejscu. Czyli to powinno być chyba tutaj. Też nie? Czekajcie. Czy mi się coś popierniczyło? Chyba nie umiem sobie obrócić jednej z figur chyba w głowie. Już jest godzina muźdzenia i już kurczę nie jest tak prosto. Co jest nie tak w moim obracaniu tego kształtu? No jasne. Nie tak było w mojej głowie to, że po prostu obracałem go nie w ten sposób, co trzeba. Ale to też jest powoduje pewien problem. Ten układ powoduje problem, ponieważ ja mam coś takiego tu, nie? To musiałoby być białe. A to już powoduje pewien problem i konflikt z inną rzeczą, jak widzicie, bo... No tak, bo to już powoduje dużo konfliktów. To tak już nie może być. Tutaj musimy coś zmienić w tym kształcie. Kurde, może być też tak, że normalnie się będę chodzić jakoś. Tak, bo ja muszę zrobić... Zrobić z tego... Jeśli mam utrzymać ten kształt, to on musi wyglądać właśnie w taki sposób. Czyli tak, nie? A żeby tak go utrzymać... No chyba, że mam go nie obracać. Może być też tak. Ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo to musi być białe, a to musi być czarne, więc to już odpada. To już tak nie może być. Więc zastanawiam się, czy gdzieś tutaj nie zajdzie jakieś powielenie kształtów. Jakaś abominacja, która spowoduje na przykład, że będziemy mieli takie dziadostwo. Nie może być tak, bo to po obróceniu też nie daje rady, ale może być też tak, że w takim wypadku to wszystko jest stentegowane, ponieważ mamy coś takiego. Znaczy, że musimy odzwierciedlić to, bo to na siebie nachodzi. A jeżeli mamy coś takiego, to raczej musi być coś takiego, bo tu musi się to powielić. I może to ma sens. Słuchajcie, a może to ma sens? Co zrobi... Dlaczego teraz nie zadziała to tak? Oddzieliłem. To ma sens tu, ale to są dokładnie... Ale widzicie, to są te same figury. Dobra, to są te same figury. Niestety. Co powoduje pewien problem i konflikt. Są dokładnie te same figury, tak? Tak jak tutaj, nie? Kurczę. Jest! Dobra! O, szkurka! Wiecie, gdzie się złapałem przy rozkminieniu w tej zagadki? Złapałem się na tym, że próbowałem za wszelką cenę wszystko obracać zawsze 180 stopni. A tu był twist! Nie musiałem współdzielić kształtów, to też się złapałem, po prostu wystarczyło ten kształt obrócić o 90 stopni, a nie o 180, dlatego mi potem nie pasowało. To było dość dużo przestrzeni do tego, żeby to poobracać. Sprytny twist! Zobaczmy, co jest w środku. O kurde! W środku jest jeszcze więcej zabawek. Może to jest jakieś podpowiedź do jakichś zagadek, zobaczcie. Może te układy mają jakieś podpowiedź, to one są losowe, czy nie? Mamy jeszcze więcej rzeczy. Tylko, że to już nam... Znaczy, to jest taki dodatkowa przestrzeń, tak? Która nie do końca nam już cokolwiek więcej daje, oprócz tego, że no właśnie. Że próbuję... O, to w ogóle jakaś już jest niezły start. Już jest niezły start, bo nie mogę zrobić tak, a 180 stopni... No dobra, no to jest... Okej. Okay. To daje radę, tak? To wiemy, jak to działa. Okej, okay, to jakieś takie... Wydaje się dość... Za szybkie to się wydaje. Nie wierzę temu, że to idzie tak szybko. Nie tak. To idzie tak, ewentualnie idzie znowu tak samo. O, tu może być ciekawie. No tu może być ciekawie, bo tego nie mogę, to bo zaraz... Okej, to jak to trzeba obrócić? Tak nie... O! Wait a minute! To jest ciekawy twist. Z jakiegoś powodu
skośne mogą tworzyć jedną figurę? O kurde, no to to jest coś, co diametralnie obraca, w ogóle wywala wszyscy, mózg na drugą stronę. What? Naprawdę? Okej. Ale już tutaj nie. What? Ale dlaczego? Dlaczego to działa, a to nie chce? Czyli obróciłem to 180 stopni i przyczepiłem i wtedy działa? Znaczy tu jest też obrócone 180 stopni, nie? To nie jest odbicie lustrzane. To nie działa. Ale to jest interesujące. Jaka tu jest zasada w takim wypadku? 180 stopni? A tu też obróciłem 180 stopni. Tak, tu obróci... A teraz nie działa. What? Jakim cudem? Dokładnie użyłem zasady, że 180 stopni, tu się to sprawdza, ale ta zasada tutaj się nie sprawdza. Chyba, że to źle obróciłem, ale... Oczywiście, że źle obróciłem. Przepraszam bardzo, dobra, źle obróciłem o 180. What the hell? Okej. Okay. Teraz co tu? I teraz co tu? O! No to jest ciekawe. No można by zrobić tak, a wtedy ten się nie zgadza. Aha, tylko że, no tak, mogą być obok siebie obrócone 180 stopni. Na przykład albo tak można by, albo tak też nie. No właśnie. 180. Totalnie, teraz tak, ale zobaczę, teraz to oczywiście ma sens. To oczywiście ma sens, bo to jest obrócone, ale... Te są... Ten układ nie jest obrócony o 180... Żółte teraz nie są o 180, nie? Nie są. Byłyby 180, gdyby było taki sposób. Może tak. Czemu nie? Ale nie stykają się ze sobą te, które są obrócone na 180 stopni. Może to... Tu jest pies pogrzebany. A to muszą być kwadraty. Bo nie ma... Wymóg jest przynajmniej taki. To nie ma jakby od tego ucieczki. No chyba, że... Chyba, że tak. Ale też nie. What the... Czyli innymi słowy, mogą ze sobą stykać skośne? Tylko wtedy, kiedy są obrócone o 180 stopni względem siebie. Tylko wtedy mogą się stykać. Weird. Dobra, słuchajcie, tak się wciągnąłem w ten świat, że mam już godzinę 20 nagrania. Nie wiem, jak długi odcinek wyszedł. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Bardzo mnie ciekawi, czy układ tych tutaj góra, dół, góra ma jakieś znaczenie? Czy macie góra, dół, góra, czy coś takiego? Tu prawo, lewo, prawo, coś może mieć znaczenie, a może nie? W każdym razie tutaj mamy... A, dobra, miałem to włączyć jeszcze, okej. Okay. Tu mamy jeszcze takie zadanie dla was domowe, żebyście z czymś mogli sobie pomyśleć, pomóżdżeć. Rozumiesz, to są po prostu zawalone rzeczy i dalej wejść nie można, widać tutaj jeszcze siedzą rzeczy skryte w tej jaskini. Bardzo dużo żeśmy dzisiaj zrobili, zapaliliśmy jedną pochodnię, oczywiście nie zwiedziliśmy jeszcze galerii, przy której miałem jakieś pomysły, ale no właśnie, oj, teraz tu się świeci. Tak jest, musimy zapalić to wszystko, więc będziemy starać się chodzić, łazić i kombinować dalej. Może pójdziemy na przykład na zera jedynki, no to się wydaje jakieś tutaj jakaś struktura jakaś binarna może. Byłoby ciekawe, tu mamy te kropeczki, więc... Możemy sobie pochodzić w dowolnym kierunku, możecie nawet zarzucić w komentarzach, w którym kierunku powinienem pójść, jeżeli nie będę robił odcinków na zapas. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Fajna gra, ja gram dalej, nie chcecie oglądać, nie musicie, ja będę grał dalej, bo jestem totalnie wciągnięty, tylko jest to gra czasochłonna. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska, cześć!